Jeżeli chodzi o powłokę, szału nie ma. Łapie brud, ciężko się domywa. Tutaj widać, że potrzebuje odetkania. I to tak znacznie, ale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Daje radę. No dobrze, dzisiaj mamy 26 luty. Kiedy była aplikowana powłoka, nie pamiętam. Ale to postaram się wrzucić na dole ekranu. No siedzi. Tak jak widać, siedzi, ładnie zjeżdża. Kurczę, no fenomenalny jest ten szampon. Dzisiaj będę starał się odetkać troszeczkę, bo widać, że już tutaj mikro, takie kurcze, mikro, kurde, lotna rdza i odrobinki smoły są, więc dzisiaj wskakuję tutaj starem i z dajronizerem. Zobaczymy, jak to będzie po takiej dekontaminacji. Ok, pełna dekontaminacja, tar remover, usunięte zanieczyszczenia metaliczne, usunięte biologiczne, smoła i te inne historie. Na koniec umyte szamponem, który ma mega domywanie i nie zaburza hydro. I tak wygląda sytuacja. Góra idealnie, tu no jestem pod wrażeniem. Szybko się zapycha, ale pięknie też odtyka, o, w ten sposób, i jest perfekcyjnie. Mało wody.